Welcome aboard. Need help? Use help tutorials. I witam w drugim odcinku poświęconym symulatorowi Flight Gear. Tak to się prezentuje, tak? W ostatnim odcinku pokazałem, jak działa launcher, jak tam wszystko skonfigurować, żeby odpalić Flight Geara z pewnymi parametrami, które domyślnie ten launcher oferuje. I tam załadowaliśmy sobie, że będziemy w samolocie Cessna, że będziemy w Warszawie na lotnisku z pogodą ściąganą z internetu. No i tak, teraz widzimy tego efekty. Grafika tutaj jest domyślna. Tutaj zmieniłem tylko sobie w launcherze, że podałem filtrowanie anizotropowe 16-krotne, ale w sumie nie wiem, czy tu jest jakiś efekt tego specjalnie widoczny. No i w tym odcinku tak zobaczymy, jak w ogóle się poruszać w tym symulatorze, jak tutaj nim sterować. Tak, jak widzicie na początek, no obracam sobie kamerą. Żeby to zrobić, trzymamy prawy przycisk myszy. I tutaj też widać, że jak obracamy kamerą, to nie tylko kamera się obraca, ale także się jednocześnie przesuwa. Jeżeli tutaj obrócę kamerę w lewo, to widać, że też i kamera się przesuwa w lewo. Kiedy obrócę kamerę w prawo, to też widać, że jednocześnie mamy też przesunięcie kamery w prawo. Także jest to bardziej realistyczne i też bardziej no, ułatwia patrzenie w tył. Kolejna ciekawa opcja to zmiana jakby położenia kamery. Możemy przytrzymać klawisz Ctrl i tak samo trzymać jednocześnie prawy przycisk myszy. I tak, jeżeli chcemy sobie na przykład lekko podnieść widok, to możemy to tutaj precyzyjnie zrobić po prostu myszą, czy też na boki się przesunąć. No i to działa tak, że możemy w ogóle wyjechać poza nasz kokpit i tak ustawić kamerę poza kokpitem. Ale jest to takie fajne, bo możemy to sterować myszką, jest po prostu precyzyjnie. Bo inną opcją, która też pozwala ustawić położenie pilota, o tu mamy taką opcję, są takie trzy pokrętła, tak, gdzie mamy położenie lewo, przesunięcie lewo-prawo, góra-dół, przód-tył, z tym, że jak chcę troszeczkę tylko to przesunąć, jeżeli tylko troszeczkę to ruszymy, to widzimy, że wylatujemy daleko poza kokpit samolotu, tak, możemy się usytuować bardzo daleko, o, tu jakiś wróciłem na zero, ok, 100 metrów jestem nad samolotem teraz, możemy tak samo tutaj się oddalić na przykład do tyłu czy do przodu, albo w lewo czy w prawo, tak, także to jest takie no, wysunięcie się bym powiedział bardziej poza kabinę samolotu, dlatego że właśnie rzeczywiście to jest bardzo czułe i nie da się tym sterować tak, żeby się usadowić jakoś tam specjalnie z widokiem kamery delikatnie na przykład do góry, tutaj wszystko teraz wyzerowałem. No i okej, tutaj mam taki przykład właśnie, że coś sobie napsułem, gdzieś tam wyleciałem tą kamerą i teraz jak wrócić do kokpitu. Żeby wrócić, zresetować widok w kokpicie, to wciskamy klawisz Q i voilà, jestem z powrotem na widoku domyślnym w kokpicie. I jeżeli chodzi o myszkę, to tutaj jeszcze powiem, tak, już wiemy, że obracamy, trzymając prawy przycisk myszy, obracamy kamerę. I ogólnie mysz pracuje w trzech trybach. Pierwszy tryb to jest jak teraz, że jest po prostu zwykły kursor. I ja teraz mogę sobie klikać w pewne elementy samolotu. I żeby zmienić tryb myszy, to wciskamy klawisz tabulator. Kolejny tryb to jest sterowanie samolotem. Tutaj widzimy, że ruszam wolantem. I kolejne wciśnięcie tabulatora to zmiana trybu na rozglądanie się. I kolejne znowu kursor i tak w kółko możemy sobie to zmieniać. Tutaj jeżeli chodzi o sterowanie samolotu, to właśnie tak można to robić myszką, co jest dosyć wygodne, no dużo wygodniejsze niż klawiaturą, gdzie ten skok klawiatury jest bardzo duży i utrudnia to w ogóle sterowanie. Myszką się da, ale jest o tyle nierealistyczne, że nie potrzebujemy w ogóle używać trymerów. Chociażby dlatego, że na przykład mogę teraz ściągnąć wolant dokładnie na siebie, maksymalnie na siebie i mogę puścić myszkę i ten wolant jest tak ustawiony, tak, czyli normalnie pilot musiałby ciągle tak tymi ramionami swoimi ciągnąć ten wolant do siebie, co byłoby bardzo męczące i dlatego wtedy używamy trymera, żeby wyważyć samolot, a tutaj myszką tak jest o tyle ułatwienie, może nawet, że tego trymera nie trzeba w ogóle używać, bo ja teraz puszczę mysz i w ogóle wolant jest ustawiony tak, jak mysz zostawiłem.
No ale z drugiej strony jest to też może ułatwienie, ale z drugiej strony może to jest mniej realistyczne, bo nie uczymy się takiego bardziej realistycznego latania, tylko no, bez trymera po prostu. Jeżeli chodzi o pracę też myszy, możemy tutaj to sobie jeszcze skonfigurować. Mamy tutaj w pliku, w menu plik, konfiguracja myszy. I pierwsza opcja, te radiobutony, to jest właśnie zachowanie się prawego przycisku myszy. Domyślnie jest to tak, że prawy przycisk myszy to jest rozglądanie się. A zaznaczenie drugiego checkboxa powoduje, znaczy tego radiobutona powoduje, że ciśnięcie prawego klawisza myszy zmienia tryb, tak jak to robi tabulator. Jak dla mnie ten drugi tryb jest no, mniej przydatny, bo jednak ten tabulator i tak mamy, a dużo lepiej jest się rozglądać, ale to też kto co woli. Tu mamy także opcję, która mówi, że w ogóle wyłączymy sobie sterowanie samolotem za pomocą myszy, czyli teraz jak będę się przyłączał tabulatorem, to mam tylko tryb, coś tu się zacięło, mam tryb rozglądania się, o, tak, mam teraz tryb rozglądania się albo tryb kursora i w ogóle nie wchodzi mi teraz w tryb sterowania wolantem. No i w moim przypadku jest to ok, bo ja na przykład mam podpięty wolant fizyczny, także tutaj mogę tak i tak sterować wolantem i to jest nawet dla mnie dużo lepsze, bo gdybym przypadkowo się przełączył tabulatorem na tryb sterowania wolantem, to sobie przypadkowo nie ruszę tym wolantem poprzez mysz. I kolejna opcja to jest jakby odwrócenie działania rolki myszy. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jak tutaj sobie na przykład najedziemy na jakiś element, który możemy przesuwać, na przykład rolką, jak na przykład manetkę ciągu. Tak jak teraz skroluję w dół, to jakby dodaję gazu, a jeżeli odznaczę ten, to muszę kręcić w drugą stronę. Także no tutaj też kto co woli, jeżeli chodzi o scrollowanie myszy, w którą stronę ma działać po prostu kółko myszy. Ja tu sobie akurat zostawię tak jak było. Jedynie to, co sobie wyłączę w ogóle sterowanie myszą, bo jest mi niepotrzebne, bo mam po prostu wolant. To tak, jak już jesteśmy przy sterowaniu samolotem, to też warto wiedzieć, że właśnie można to sterować myszą, możemy sterować wolant, ale też możemy oczywiście sterować tutaj orczykiem. To robimy klawiszami, jeżeli nie mamy oczywiście pedałów podpiętych fizycznie, to możemy to robić klawiszem 0 i Enter, ale na klawiszy, na klawiaturze numerycznej. Ja to teraz sobie robię. I w ogóle klawiatura numeryczna służy do właśnie sterowania samolotem. Możemy wcisnąć klawisz 5, co w ogóle resetuje wolant do pozycji neutralnej. Czyli jakby na klawiaturze numerycznej, tak, mamy klawisze jak 4, 6, co służy do obracania tutaj wolanta lewo-prawo. Piątka resetuje wolant, to może bardziej to widać. I teraz piątka resetuje wolant. Zaczęło nam padać. I ósemka to wolant od siebie, dwójka wolant do siebie. I piątka resetuje znowu. Także takie proste sterowanie. Pada nam deszczyk. Tu też warto zauważyć efekty graficzne. Mamy też krople na szybie. Także naprawdę ten symulator no, nie wygląda źle. Kiedyś można było powiedzieć, że no, że jednak odstaje od tych komercyjnych symulatorów, że się wręcz nie umywa, jeżeli chodzi o grafikę. Teraz też no, są przypadki, że wygląda słabo, bo też na przykład zależy do jakiego samolotu wsiądziemy. Możemy ściągnąć jakiś samolot, który no, nie wygląda dobrze. Wygląda wręcz jak, nie wiem, z lat 90. Ale tak ogólnie no, stoi to nawet na dobrym poziomie. Ale wrócimy do naszego sterowania samolotem. Jeszcze takie podstawy, jeżeli chodzi o manetki, tak, czyli page up to jest przepustnica na maksa, tak, znaczy przesunięcie przepustnicy, zwiększenie ciągu. Page down to jest zmniejszenie ciągu. I sterowanie mieszanką to jest klawisz M. Tu akurat mam na maksa, więc Shift M, żeby zubażyć mieszankę, a M samo wzbogaca mieszankę. Kolejne opcje, które są bardzo przydatne, to oczywiście jak hamować, tak? Mamy teraz zaciągnięte hamulce postojowe. Shift B właśnie odpowiada za to, żeby je zwolnić albo zaciągnąć. Klawisz B, jeżeli przytrzymamy, o, to widzimy, że działają hamulce na obydwu kołach. A przecinek i kropka to jest hamulec, tak, przecinek to jest hamulec na lewym kole i kropka na prawym kole. Także takie podstawy tutaj ze sterowania na razie samolotem. A jeżeli byłby jeszcze skok śmigła, to tu mamy do tego klawisz N, żeby też tak poruszać manetkę do zmiany skoku śmigła.
Teraz jeszcze może widoki, tak? Bo to jest też ważne, no, jak sobie włączyć na przykład inny widok. Ja to jeszcze pokażę, może włączając sobie tej opcję widoku, View Options. Tu po lewej stronie mamy wszystkie dostępne widoki do tego symulatora i do tego samolotu dodatkowo. Także to jest podzielone tak, że Standard Views to oferuje Flight Gear jakby od razu domyślnie, a tu na dole mamy specjalne widoki przygotowane przez twórców tego samolotu. Także jeżeli bym używał innego samolotu, to oczywiście te widoki mogłyby być inne, no przeważnie będą inne. I teraz jestem w widoku Cockpit View. Tu możemy sobie ten widok zaznaczyć, odznaczyć, czy chcemy, żeby on w ogóle był używany. I teraz jak zmienić widok, tak? Możemy się przełączyć na kolejny widok, na Helicopter View. Żeby to zrobić, to wciskamy klawisz V. Jestem na Helicopter View. Tutaj tak samo myszą mogę, trzymając prawy myszy, mogę się rozglądać. Rolką myszy mogę też się oddalać i przybliżać. I wciskając Shift V, czyli w drugą stronę, wracam z powrotem do Cockpit View. I tak, wciskając cały czas klawisz V, mogę cyklicznie tutaj przez te wszystkie widoki się przełączać. Tak, teraz jestem już na Tower View. Kolejny Tower View. I tak dalej. I teraz już wskoczyłem na lewe tylne siedzenie pasażera. Teraz jestem na prawym siedzeniu pasażera, teraz jestem tutaj z prawej strony, z przodu. Teraz mamy widok IFR. Możemy w ten sposób sobie ćwiczyć loty wedle przyrządów, gdzie tutaj kamera jest skupiona głównie na przyrządach. I kolejne wciśnięcie V przesuwa mnie z powrotem na kokpit, czyli mamy zapętlenie i przez te wszystkie widoki klawiszem V czy Shift V się poruszamy w przód czy w tył. I to jest właśnie fajne to, że możemy sobie te widoki powyłączać, jeżeli włączyć i wyłączyć, jeżeli nie chcemy z danych widoków korzystać, na przykład nie chcemy korzystać z widoku Visual Flight Rule, znaczy Instrumental Flight Rule, to teraz widzimy, że wciskając Shift V i V od razu mnie przeskakuje do Cockpit View i do Cockpit Right Seat View, tak? Czyli pominięty jest widok Instrumental Flight Rule. Tak samo możemy sobie powyłączać dowolne widoki. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o widoki. Tutaj też widzimy fajne opady deszczu przy okazji. Trochę mi to przypomina nadchodzący symulator Microsoft Flight Simulator, który ma wyjść w 2020 i tam też właśnie mogliśmy podziwiać podobne widoki. Oczywiście tam no, jednak wyglądało to lepiej. Tutaj te chmurki są troszkę gorzej zrobione. One chyba nie są wolumetryczne, tylko są to po prostu tekstury płaskie, dające takie trochę złudzenie trójwymiarowości. No ale też mamy te fajne takie mrówania chmury. I jeszcze co do widoków, tak, jeżeli chcemy szybko przeskoczyć do widoku w kokpicie, tak, gdzieś tam się naklikaliśmy z widokami, chcemy szybko wskoczyć z powrotem do kokpitu, to dajemy Ctrl V. Tak, jestem w widoku w kokpicie, z tym, że też warto zauważyć, że no, naklikam się znowu, dam Ctrl V. To Ctrl V wraca mnie do widoku w kokpicie, ale do ustawienia kamery tak jak zostawiłem to, tak? Czyli na przykład zostawiłem patrząc bardziej w prawo i tak to i tak powróciłem, a klawisz Q zawsze mnie ustawia patrząc na wprost, także taka jest trochę różnica. I jeszcze co do sterowania samolotem, oczywiście mamy też konfigurację joysticka, jeżeli dysponujemy jakimś joystickiem czy volantem. Tutaj fajna niespodzianka, bo tak, symulator domyślnie mi wykrył, co mam podpięte. Tak, także widzimy tutaj, że mam podpięte Flight Radar Pedals i Flight Rocker System. Nie wiem, czemu to jest dublowane. Jest to jeszcze jakiś może bug, bo to jest wersja preview. No i tak w ogóle, jak tutaj ruszam volantem, to o, tak, od siebie do siebie i wszystko tutaj, volant działa prawidłowo. Tutaj też nie wiem, czy jest jakiś bug, bo nie widzę, która oś się porusza, a powinno tutaj to być widoczne, wszystko jest na zero. A, chwilka, bo mam radar pedals. Wybiorę tutaj rock systems, ok, ale nie, też nie widać, tak? Tak, tak samo jakbym tutaj wciskał sobie różne przyciski, to też powinny mi się włączać inputy, ale tego nie widzę, nie włączają się. Także coś tu jest, coś tu do końca nie działa z tą konfiguracją, więc nie będę tutaj za bardzo mieszał. Zobaczę tylko, czy wszystko mi działa, tak? Tak, tutaj przepustnica działa. Mieszanka też działa. Ok, tutaj pod takim switchem na wolancie mogę tutaj kręcić sobie trymerem. I pod drugim switchem tutaj na wolancie mam zoom.
I tak na marginesie zoom też mamy dostępny pod klawiszem X. Jeżeli nie dysponujemy wolantem, to oczywiście też możemy się przyzoomować klawiszem X i Shift X nas odzoomowuje. Dobrze, tutaj w miarę działa mi ten wolant. Zobaczmy jeszcze pedały, jak one działają. I tutaj, o, nie działają, obróciło mi w ogóle wolantem zamiast tutaj pedałami. O, i tutaj z kolei widać, że działa oś trzecia, jak ruszam pedałami, więc powyłączam sobie tu wszystko, remove assignments, tutaj też i tutaj to też. I oś trzecia to będzie radar. OK. Jeszcze hamulce. O, lewy hamulec odpowiada tej osi, więc przypisujemy tutaj lewy hamulec. Dobrze, i prawy hamulec to jest ta oś i prawy hamulec. OK, już widzimy na animacji, że pedały mi działają. Tutaj w sumie można by to też powyrzucać. Z tej konfiguracji jest to zbędne. OK, jest to trochę zabugowane, może to jest wina wersji preview. Wiem, że w stabilnej tutaj to mi pokazywało lepiej, jeżeli chodzi przynajmniej o wolant, bo tutaj, no tu się tylko wartości zmieniają, ale nie na osiach, także nie wiadomo, która oś to jest. OK, trochę to dziwne, ale ogólnie działa. Ogólnie działa, także można latać. Mimo że konfiguracja trochę jest zepsuta, ale tak wygląda też konfiguracja tutaj w ogóle w tym Flight Gear. No i dobrze, i to tyle w tym odcinku. Żeby też nie przedłużać tego odcinka, pokazałem tutaj może takie podstawowe klawisze, jak się poruszać w tym symulatorze, też jeżeli chodzi o widoki. W następnym odcinku mówimy sobie kolejne części tego symulatora, na przykład podbijemy sobie grafikę. Także to tyle na teraz i dzięki za uwagę, cześć Wam.